Cześć, witam wszystkich. Pewnie zastanawiacie się, co tutaj się dzieje. Zetor szczepiony z patelnią. Zaraz będzie, że nie pociągnie, ale nie chodzi o to. Kurczę, trochę wieje, nie wiem, czy to nie będzie nam przeszkadzało. A jakiś czas temu już obiecałem, że nagram filmik, pokażę, jak zrobiłem dwuobwodowe hamulce w Zetorze. Zresztą nie tylko w nim, w Ursusie 912 mam to samo. Bo była potrzeba, tak naprawdę ten ciągnikowy transport zaczął się od tego właśnie Zetora 8011. Więc musiałem zrobić dwuobwodowe hamulce. W sumie na jednym obwodzie też dało radę, bo wystarczy wtedy podpiąć czerwone złącze tutaj. Czerwone złącze podpiąć pod jedną obwodówkę. To wtedy możecie sobie gdzieś tam zawiązać na stałe przewód, gdzieś całkiem odłączyć nawet i to się nic nie dzieje. Normalnie będzie wam wszystko hamować, poduszki będą chodzić, nie? I to w ten sposób działa, ale no ja myślę sobie, zrobię. Znalazłem patent w internecie, nie każdy o nim wie. Myślałem, że to jest jakieś bardziej kosztowne i skomplikowane, ale no to jest prościzna. Jak wiecie, są w przyczepach z hamulcami jednoobwodowymi zawory HZS2, takie zwykłe, najprostsze, z tym cyckiem do odblokowywania. No i znalazłem schemat w internecie, jak to podłączyć. Tak nie wiedziałem, gdzie to wrzucić, ale jakoś tutaj postanowiłem dać go w skrzynce akumulatorowej. Tu mi trochę powietrze z pieprza zatkałem, ale ucieka, bo mam pistolet taki do przedmuchiwania. Porozbierałem tu, żeby wam pokazać, nie? I tu tak to wygląda. Musicie podpiąć się, jeszcze pokażę tam, z tyłu, bo tu się zaczyna właściwie od tego. Mamy jedną obwodówkę tutaj i wystarczy wsadzić tutaj trójnik, tam idzie, tutaj idzie do zaworu ciągnikowego od sterowania hamulcami, a tu idzie już do tego mojego zaworu, co ja wstawiłem. O! I jego trzeba podpiąć dokładnie w tym samym miejscu, gdzie się podpina go w przyczepie z hamulcami jednoobwodowymi, tam zwykłej D47 czy innej. I to wtedy już działa jako sterowanie. Ale potem trzeba jeszcze doprowadzić powietrze, żeby mieć ten czerwony przewód, który cały czas daje ciśnienie nam, czy hamujemy, czy nie. Na nim jest zawsze powietrze. Także wtedy wpinamy się w butlę, tam jest dalej ten przewód wpięty w butlę z ciśnieniem. Idzie tutaj trójnik, zawór ma ciśnienie. Tutaj dalej wychodzi do złącza czerwonego i tam jest cały czas powietrze, także czy zgaszony ciągnik, zahamowany, nie zahamowany, no nie ma tu znaczenia. I zostaje nam trzeci przewód. Ten, który w przyczepie takiej zwykłej doprowadza już ciśnienie typowo do siłowników hamulcowych. Tutaj jest też miejsce na regulator siły hamowania, ale w naszym przypadku tego nie potrzeba, chociaż tak myślę, że jest szansa, że wtedy sobie będziemy też regulować tą siłę tutaj tak manualnie, no ale to byście musieli mieć gdzieś pod ręką ten zawór, no bo to tak za każdym razem gdzieś kopać za nim. No i to wyjście wychodzi właśnie do tyłu, już idzie, to jest właściwie to żółte wyjście, które nam daje powietrze wówczas, gdy tylko hamujemy, czy to nogą, czy to ręcznym. I nam wtedy naczepa, czy przyczepa zwykła, jakaś tam dwuobwodowa, no hamuje. Tutaj wam pokażę, no to wszystko jest na pełnych poduszkach, hamulce tarczowe w naczepie, bębnówki w wózku, to wszystko działa jak powinno. Tu nie ma żadnej prowizorki, no może prowizorka, jakieś tam moje te tutaj mocowania. No to jest takie moje, ja to robiłem już 5 lat temu, także wiecie to, byłem dużo młodszy. Tutaj jeszcze robione na zwykłych przewodach, skręcane węże pneumatyczne, a w Ursusie 912 robiłem już to na tekalanach. Troszkę lepiej myślę, chociaż uważam, że w takie ciasne miejsca to jest nie za dobre, bo później te tekalany gdzieś tam mogą się ocierać i wypadać z tych złączek samozaciskowych, a jednak jakieś skręcone, porządnie przewód, no to będzie na lata. Ja zahamuję. O, słychać tam powietrze już nacisnęło. No i tak to wygląda, no co tutaj dużo mówić. Zawór sobie tutaj psika, spuszcza jakieś tam powietrze, ręczny również. No i tak to działa, no pokażę jeszcze jak poduszki, że to wszystko działa. Wózek podniesiemy. O, on się nam podnosi. Poziomowanie. I tak to działa. Poduszki.
A my tutaj podpięliśmy go tak na górny zaczep, tylko opuszczony na dół, bo mam na dole hitcha, a na hitchu się boję, bo jest bardzo wybity już. Ja ciągałem nim tandemkę taką BDF-a, bardzo to wybiło i teraz już jest ryzykowne. Planuję przerobić to na zwykły taki zaczep dolny zamiast hitcha wstawić. No i tak, no to jest na tyle, no możecie to w każdym ciągniku zrobić, czy to 30, czy Władimirec, no we wszystkim. Czy tak samo w ciągniku zachodnim, gdzie tam jest jakieś bardziej skomplikowane to sterowanie hamulcami, a wy tutaj podłączycie i to nic tam nie ingeruje. Wszystko będzie działać. A zawór kosztuje, no ile ten HZS2? 120 parę złotych, najtańsze chyba na internecie widziałem zawory. To także myślę, że no co, zawór 120, no już tak z górką 200 zł to max będzie kosztowało, jakbyście policzyli te przewody wszystkie, o, telefon. Także jak ktoś ma taką potrzebę zrobić sobie coś takiego, to zapraszam, pytajcie, podpowiem coś tam bardziej, może jeszcze, jeśli czegoś nie powiedziałem, jakieś wątpliwości. A my tutaj, no w zetorkach to zostało, już w sumie nie jest takie potrzebne, bo już się tak nie jeździ, teraz bardziej nowe sprzęty chodzą. Ktoś pewnie sobie pomyśli, czy on by sobie to poradził z tą naczepą. No powiem tak, na trójce szosowej myślę, że pełną by pociągnął, na czwórce to chyba już nie ma szans. Dwunastka by dała radę, bez problemu. To wcale nie idzie tak ciężko, jak wygląda. Także jest podpięte dla pokazania, a już jaki tam sprzęt do tego zastosujecie, to już wasza sprawa. Ale no myślę, że jak ktoś potrzebuje, to warto zrobić, bo to jednak jest wygoda. W ogóle, jeśli nie wiecie o tym patencie z czerwonym złączem, to już wystarczy tamto zrobić, żeby mieć te hamulce, ale jak takie coś robicie, to już jest luks. To wtedy to możecie jeździć, wszystko robić, nic się nie przejmować. Żadną policją, niczym. No myślę, byłoby na tyle, no. No, zetorka jeszcze chyba nawet nie miałem okazji tak pokazać. Też się zastanawiam, czy niektórych takich starszych sprzętów nie posprzedawać, bo niby nie są tak potrzebne jakoś już, ale z drugiej strony szkoda, no bo czasem się tak chce tym pojeździć, jakoś się to lubi. Ale zobaczymy. Na razie są, to niech będą jeszcze. Także trzymajcie się, na razie, piszcie jak będą jakieś pytania.